Tak, że ten nam zrobi. Musisz się tu? Tak. Dobrze. Masz już ZSD, Jacka Kowalika, oczywiście i Kowalika. Raz jest zwiedzić miasto, zobaczyć tyle inwestycji, zobaczyć jak miasto się rozwija, zobaczyć też to zaplecze kulturalne, które jest tutaj w Słupsku, co bardzo, bardzo mnie ucieszyło. Dzisiaj na spotkaniach w Koszalinie było wiele pytań o sprawy właśnie kultury Polski, finansowania kultury. Jeżeli chodzi o decyzję Waldemara Pawlaka, usłyszałem o niej. To jest decyzja autonomiczna partii politycznej, ale również kandydata. Trzeba ją uszanować, trzeba ją zrozumieć. Waldemar Pawlak jako wicepremier rządu, koalicyjnego rządu Platformy Obywatelskiej, jest przede wszystkim szefem autonomicznej partii politycznej. Partii, która ma długą tradycję, jest na scenie politycznej, bywała w różnych koalicjach, ale przede wszystkim ma swój program i swoje cele. I ja tę decyzję rozumiem. Ta decyzja jest, rozumiem, przemyślana i wydyskutowana w środowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeżeli chodzi o spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, nie otrzymałem jeszcze oficjalnego zaproszenia. Nikt w tej sprawie do mnie się nie zwrócił. Być może dlatego, że pan prezydent dzisiaj zaproponował bardzo bogaty program do tej wizyty w Słupsku i no, siłą rzeczy nie miałem kontaktu z nikim, ale jeżeli takie zaproszenie, powtarzam jeszcze raz, zostanie wystosowane, oficjalne, chciałbym, żeby właśnie polityka się w Polsce zmieniła, to znaczy, że trzeba rozmawiać. Też będę rozmawiał z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i zdobycie 14 blisko procent pokazuje, że oczywiście jest niewielki wzrost, ale jednak znaczący. Jesteśmy trzecią siłą polityczną na scenie, na naszej scenie partyjnej z perspektywą na przyszłość i przypominam, że startowaliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Nie dawano nam żadnych szans na początku. Moje pierwsze notowania były w okolicach 3%. Przypominam, że 10 kwietnia straciliśmy naszego kandydata na prezydenta. Kampania była bardzo krótka i bardzo trudna. Trudna dlatego, że w cieniu katastrofy, w cieniu śmierci naszych przyjaciół, dzisiaj otwieramy biuro tutaj, gdzie pracowała i spotykała się z wyborcami Izabela Jaruga-Nowacka. Jerzy Szmajdzicki był naszym kandydatem, którego poparliśmy w grudniu zeszłego roku. Blisko 4 miesiące prowadziliśmy kampanię wyborczą. To był naprawdę dobry, solidny kandydat. Pokazaliśmy, że jesteśmy postępową formacją polityczną, nowoczesną, nie spoglądającą do tyłu, tylko do przodu i to jest dla nas wielka zasługa i wielkie wyróżnienie. I teraz, co jest najważniejsze dla nas? Otóż my wzbudziliśmy też nadzieję, pokazaliśmy Polakom, że można inaczej uprawiać politykę. Jesteśmy tutaj w Słupsku i możemy się pochwalić pracą naszego prezydenta i jego pomysłami od wielu lat, który wygrywa tutaj wybory, dlatego że właśnie mieszkańcy Słupska dostrzegają świetną jego pracę. To pokazuje, że na lewicy jest wielki potencjał i chcemy ten potencjał właśnie wykorzystać i pokazać ludziom, zagłosujcie na nas w wyborach samorządowych.